Martyna Ulatowska-Pieruch, witam serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. A dziś między innymi rybnicka delegacja z wizytą we francuskim Saint-Vallier, 18. Rybnickie Dni Promocji Zdrowia oraz mistrzowie szachów w magistracie. Hucznie obchodzone jest 50 lat współpracy Rybnika i Saint-Vallier. W dniach od 21 do 22 maja rybnicka delegacja gościła właśnie w zaprzyjaźnionym francuskim mieście. W uroczystościach brali też udział przedstawiciele niemieckiego Waller Fangen i włoskiej Umbertide oraz francuskiego Lievin. Zastępca prezydenta Michał Śmigielski, który stał na czele rybnickiej delegacji wraz z merem Saint-Vallier Alain Philibert, podpisał wspólną deklarację podtrzymującą 50-letnią współpracę obu miast. W dokumencie tym miasta zobowiązały się do utrzymywania wzajemnych zobowiązań na przyszłość i aby kontynuować partnerstwo we wzajemnym szacunku, tolerancji i przyjaźni. W czasie uroczystości padło wiele miłych słów z obu stron. Byliśmy w Europie pionierami, kiedy pomiędzy naszymi miastami 5 lipca 1961 roku podpisana została deklaracja przyjaźni i współpracy, zaznaczył maire Saint-Vallier Alain Philibert. Nie zabrakło też pamiątek. Rybnicy przedstawiciele przekazali swoim gospodarzom płaskorzeźbę wykonaną w węglu, zaś otrzymali figurę szybu górniczego. Oficjalnym obchodom 50-lecia partnerstwa towarzyszyły występy Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku oraz solistów Artura Hessa, który grał na fortepianie i Adama Mokrusa, który grał na skrzypcach. Uczestników jubileuszowego świętowania bawił także rybnicki zespół Przygoda. Nie zabrakło również występów tamtejszych artystów. Ważnym punktem jubileuszowych ceremonii była również okolicznościowa wystawa poświęcona partnerskiej współpracy i polskiej emigracji w Saint-Vallier. Z brązowym medalem z Mistrzostw Polski w szachach wrócili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. W rozegranych w Karpaczu zawodach młodzi szachiści udowodnili, że cały czas są w krajowej czołówce. Rywalizacja nie była łatwa, przyznaje Agnieszka Matras-Klement, opiekunka koła szachowego i trenerka. Skład mieliśmy dosyć młody, bo głównie opieraliśmy się na czwartoklasistach, więc dosyć było trudno, ale udało się. W składzie drużyny znaleźli się Kamil Kozioł, Dawid Klementowski, Piotr Kołodziej, Katarzyna Pokrzywa. W zawodach wzięło udział 28 drużyn z całej Polski. Były to najlepsze zespoły z poszczególnych województw. Rybniczanie długo trenowali na swój sukces, bowiem cały rok. Dodajmy, że w szachy wszyscy medaliści grają od dobrych kilku lat. 6 lat temu w przedszkolu taki trener w przedszkolu pan powiedział, żebym zaczął grać w szachy, żebym poszedł na Mosir i tam na treningi chodzić. O swoich sukcesach i o swojej pasji uczniowie opowiedzieli w czasie spotkania z prezydentem Adamem Fudali, który pogratulował medali i życzył dalszych sukcesów. Blisko 60 par małżeńskich świętowało w magistracie jubileusz 50-lecia pożycia. Z szacownymi jubilatami spotkał się prezydent Adam Fudali, który pogratulował parom tylu wspaniałych spędzonych wspólnie lat. Małżonkowie nie kryli, że mimo upływu czasu nadal darzą się uczuciem. Wszystko poszło dobrze, bo dożyliśmy te 50 lat. To jest najważniejsze. Jubilaci zdradzili też receptę na długi i szczęśliwy związek. Mało się kłócić, ustępować z mężowi. Bo mąż ma zawsze rację i wtedy ważne. Jest spokój w domu. Chodzi o to, że trzeba się kochać i zrozumieć jeden drugiego. Jednak jak podkreślali jubilaci, najważniejsza jest rodzina, która powinna budować trwałość związku. Dodajmy, że pary otrzymały z rąk prezydenta miasta medale prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz upominki. Znamy już finalistów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z cyklu Wielcy Znani i Nieznani ogłoszonego przez Młodzieżowy Dom Kultury. Była to już 11. edycja, której tematem był Paul Klee – Spacer kolorem. Wernisaż pracy nagrodzonych można było obejrzeć 27 maja w Rybnickim Centrum Kultury. Na otwarcie wystawy zjawili się niektórzy autorzy. Namalowałam, to był mój własny pomysł, to co mnie natchnęło, to przekazałam na plakat. Konkurs organizowany jest co roku, by przybliżyć dzieciom i młodzieży sztukę i artystów. Tym razem był to szwajcarsko-niemiecki malarz, poeta i skrzypek Paul Klee. Był to artysta, który pozostawał głównie w kręgu ekspresjonizmu i abstrakcjonizmu. Kreował barwne, urokliwe symfonie na płótni i na papierze. Jego prace były inspiracją dla młodych malarzy biorących udział w konkursie. Malowałam pastelami. To miało przekazać taką dużą kolorystykę. Dodajmy, że konkurs cieszył się wyjątkowym powodzeniem. Do Rybnika nadeszły bowiem prace malarskie z całego świata, z Kazachstanu, z Emiratów Arabskich, Malezji, Korei, Francji, Indii, Cypru, Rumunii, Mołdawii, Filipin, Stanów Zjednoczonych, a nawet z Chin. W
Minioną niedzielę blisko 1000 sportowców z całego województwa przyjechało do Bułuszowic na 53. Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Uczestnicy przybyli od Raciborza poprzez całe województwo, aż do Sosnowca, Czeladzi, Częstochowy, Rudy Śląskiej, Zabrze. Zlot rozpoczął się od uroczystego przemarszu wszystkich drużyn pod przewodnictwem Orkiestry Dętej Kopalni Jankowice na hale Bugoszowickiego Mosiru. Tam też oficjalnie dokonano otwarcie imprezy. Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych konkurencjach. Startujemy w 18 dyscyplinach sportu, wszelkich, od pływania poprzez biegi, piłkę nożną, siatkową, plażową, badminton, wszelkie dyscypliny. Były też sztuki walki, podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny, ringo, skat czy strzelanie. 18 już Rybnickie Dni Promocji Zdrowia zakończyły się w minioną sobotę piknikiem zdrowotnym. Chociaż pogoda nie dopisała, to jednak dopisali uczestnicy. Kolejki ustawiały się do bezpłatnych badań, z jakich można było skorzystać. Badanie słuchu, badania logopedyczne, dermatologiczne, przede wszystkim badania EKG, wydolności mięśnia sercowego, morfologia, OB. W tym roku po raz kolejny powróciłyśmy do badań skierowanych do panów, czyli badania w kierunku prostaty. Były także stoiska ze zdrową żywnością czy kosmetykami. Można było skorzystać z porad dietetyka czy ratowników medycznych. Po raz pierwszy też mamy na naszym spotkaniu dzisiejszym, na naszym pikniku, panie z ośrodka interwencji kryzysowej. Z konsultacji mogli skorzystać wszyscy, dzieci i dorośli. Pacjenci dzisiaj mogą skorzystać z badania ciśnienia, z badania sobie poziomu cukru i stwierdzenia, czy jest on zawyżony, za niski, bądź udzielamy też porad z dietetyki. Tutaj proponujemy Państwu badania spirometryczne. Jest to określenie pojemności płuc. Prócz tego można było zmierzyć sobie cukier, cholesterol, zbadać skórę, zobaczyć sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 25 maja w Rybnickim Centrum Kultury odbył się niezwykły koncert z okazji Dnia Matki. Staramy się co roku jako Rybnickie Centrum Kultury, by Dzień Matki zaakcentować w specjalny sposób, by zaprosić mamy na koncert, który będzie koncertem pogodnym, wesołym, w którym usłyszą swoje ulubione piosenki, może razem z wykonawcami zaśpiewają, zanucą niektóre. I faktycznie, znanych i lubianych utworów nie zabrakło. W koncercie zatytułowanym 80 minut dookoła świata, program pełen był przebojów operetkowych, operowych i musicalowych. Wystąpił także kabaret No Name. Obecne na widowni mamy przyznawały, że taki koncert jest doskonałym prezentem i atrakcją w Dniu Matki, bowiem mogą się oderwać od codziennych obowiązków. No, jest dużo obowiązków. Trzeba zająć się dzieckiem, trzeba w domu wszystko zrobić, do pracy. Przez półtora godziny widzowie mieli zapewnioną doskonałą zabawę. W strugach deszczu odbył się pierwszy piknik rodzinny w Zamysłowie. Na szczęście pogoda nie odstraszyła mieszkańców dzielnicy, którzy zjawili się na boisku szkoły podstawowej nr 6. Ta impreza to coś nowego, wyjaśniają organizatorzy. Postanowiliśmy zacząć coś od początku jako nowa rada. Stworzyliśmy pierwszy rodzinny piknik zamysłowski. Piknik we współpracy z dyrekcją szkoły tutaj zamysłowskiej nr 6. Można powiedzieć, że organizatorzy zrekompensowali brak pogody wielością atrakcji, których nie zabrakło na pikniku. Jest to dzielnica, z której pochodził świętej pamięci Antoni Woryna. Osoba znana w środowisku żużlowym, bardzo znany człowiek, bardzo historycznie znany. Dlatego stworzyliśmy Muzeum Żużla z unikatowymi pamiątkami, które można zobaczyć i myślę, że długo znowu ich nie będzie można zobaczyć, bo one nie są wystawiane na co dzień. Muzeum było niemałą gratką dla znawców żużlu. Można więc było zobaczyć m.in. pierwszą unikatową konstrukcję motocyklu żużlowego z lat 50. Poza tym na najmłodszych czekały gry i zabawy, dla starszych dobra muzyka i loteria fantowa. Piknik zakończył pokaz sztucznych ogni. Na dziś to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.